10 najpopularniejszych portali społecznościowych. Tumblr. Platforma mikroblogowa pozwala użytkownikom tworzyć wpisy w kategoriach tekst, obrazek, klip wideo, plik dźwiękowy, link, cytat czy też dialog. Serwis powstał w 2007 roku. Głównym informatykiem był wówczas Marco Arment. 28 stycznia 2011 roku w wywiadzie dla portalu TechCrunch David Karp podał wyniki z Google Analytics, według których w przedostatnim tygodniu stycznia 2011 roku odnotowano ponad miliard wyświetleń strony. W czerwcu 2011 roku Tumblr wyprzedził WordPressa w liczbie blogów, przekraczając próg 20 milionów. W chwili sprzedaży platformy w sierpniu 2019 roku na Tumblrze było ponad 475 milionów blogów, które odwiedziło 380 milionów unikalnych użytkowników. Platforma przez wiele lat krytykowana była za tolerowanie pornografii dziecięcej w 2018 roku. Po wielu ostrzeżeniach ze strony Apple aplikację Tumblr usunięto ze sklepu App Store. Ostatecznie administracja platformy mikroblogowej zdecydowała się na wprowadzenie restrykcyjnie egzekwowanej polityki blokowania treści pornograficznych, niezależnie od ich charakteru. To z kolei doprowadziło do lawinowego odpływu użytkowników. Ask.fm. Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą zadawać innym pytania oraz na nie odpowiadać. Portal został stworzony przez łotewską firmę z siedzibą w Rydze i uruchomiony w 2010 roku, a w październiku 2014 roku przejęty przez irlandzką spółkę. Zadawanie pytań wymaga rejestracji, ale pytania mogą pozostać anonimowe. W połowie 2016 roku liczba użytkowników w Polsce wynosiła ponad 763 tysiące osób. W połowie 2013 roku, zanim Ask został kupiony przez irlandzką firmę, strona była przedmiotem kilku artykułów na temat cyberprzemocy, które miały związek z samobójstwami. Było to w dużej mierze odpowiedzią na powszechnie zgłaszane przypadki anonimowych, obraźliwych wiadomości oraz samobójstw wynikających z takiego zastraszania. Właściciel strony kwestionował stawianie mu zarzutów, ponieważ nie posiadał odpowiednich możliwości raportowania, śledzenia, a także kontroli rodzicielskiej. 6 sierpnia 2013 roku poinformowano, że Hannah Smith, 14-letnia dziewczyna z Anglii, popełniła samobójstwo, a jej ojciec obwiniał za śmierć portal, na którym jego córka doświadczyła cyberprzemocy i prześladowania. Wezwał on do ściślejszej kontroli nad portalami takimi jak Ask, mówiąc, że widział, jak anonimowość prowadzi do nadużyć, których doświadczyła jego córka. Po samobójstwie Hannah, premier Wielkiej Brytanii David Cameron wezwał do bojkotu wszystkich portali społecznościowych, które nie ponoszą odpowiedzialności za cyberprzemoc w swoich witrynach. Kilku reklamodawców odpowiedziało, usuwając swoje reklamy z witryn. Pinterest. Serwis społecznościowy przeznaczony do kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów wizualnych. Pinterest został stworzony w 2010 roku przez Bena Slibermana, Paulę Skiarę i Ewana Sharpa. Po raz pierwszy w Polsce został uwzględniony w wynikach badań w lutym 2012 roku. Liczył wówczas ponad 130 tysięcy użytkowników. Miesiąc później liczba ta wyniosła około 210 tysięcy. W lutym 2012 roku odnotowano średnio 4 miliony wejść dziennie na serwis, a w kwietniu 2012 roku dwa razy więcej. 18 grudnia 2013 roku została udostępniona wersja serwisu w języku polskim. Reddit. Strona internetowa przedstawiająca linki do różnorodnych informacji, które ukazały się w internecie. Serwis jest głównie anglojęzyczny, chociaż jego interfejs został przetłumaczony na wiele języków, w tym polski. Reddit ma około 174 milionów zarejestrowanych użytkowników i zajmuje 18 pozycję według rankingu Alexa Internet. Ja korzystam z rankingu przedstawionego przez Social Press i tam znajduje się nieco wyżej. Zasadą działania tego serwisu jest możliwość zgłaszania przez każdego jego użytkownika linku, który później poddawany jest głosowaniu przez innych użytkowników. Głosowanie polega na dodaniu lub odejmowaniu jednego punktu do wyniku danego linku, co w połączeniu z wiekiem danego linku służy do ustalania pozycji danej informacji na stronie głównej. Każdy link jest zgłaszany do oddzielnej kategorii, zwanej subredditem lub po prostu redditem. Na podstawie indywidualnych głosowań subredditów każdy z użytkowników przedstawia
jakąś listę linków. Korzystanie z serwisu jest we wszystkich aspektach bezpłatne, ale istnieje możliwość wykupienia konta, co powoduje zwiększenie pewnych limitów oraz wyłącza wyświetlanie reklam. Weibo, chińska strona do mikroblogowania. Uruchomiona przez Sina Corporation w 2009 roku, jest to jedna z największych platform mediów społecznościowych w Chinach z ponad 445 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie od trzeciego kwartału 2018 roku. Weibo to platforma oparta na wspieraniu relacji z użytkownikami w celu udostępniania, rozpowszechniania i otrzymywania informacji za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji. Użytkownicy mogą publicznie przesyłać zdjęcia i filmy w celu natychmiastowego udostępniania, a inni użytkownicy mogą komentować za pomocą tekstów, zdjęć i filmów lub korzystać z multimedialnej usługi czatu. Kuzon. Portal społecznościowy z siedzibą w Chinach, który został utworzony przez Tencent w 2005 roku, pozwala użytkownikom pisać blogi, prowadzić dzienniki, wysyłać zdjęcia, słuchać muzyki i oglądać filmy. Użytkownicy mogą ustawić tło strefy Kuzon i wybrać akcesoria na podstawie swoich preferencji, tak aby każda strefa Kuzon była dostosowana do gustu poszczególnych członków. Jednak większość akcesoriów Kuzon nie jest darmowa, tylko po zakupie żółtej, diamentowej karty użytkownicy mogą uzyskać dostęp do każdej usługi bez dodatkowych opłat. Instagram, fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć połączony z aplikacją o tej samej nazwie, która umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filmów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. Charakterystyczną cechą aplikacji był nadawany zdjęciom kwadratowy kształt, podobnie jak w aparatach fotograficznych marki Kodak serii Instamatic, aparatach do fotografii błyskawicznej firmy Polaroid oraz w średnioformatowych aparatach formatu 6x6, w przeciwieństwie do proporcji obrazu 4x3. W kwietniu 2012 roku serwis został kupiony przez Facebooka za około $1 miliard. Po pewnym czasie zmieniono regulamin, nowe przepisy wskazują na możliwość sprzedaży zdjęć użytkowników przedsiębiorstwom zewnętrznym. Ocenia się, że było to jedno z głównych przyczyn spadku liczby aktywnych użytkowników. We wrześniu 2017 roku Instagram posiadał aż 800 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, w tym 500 milionów odwiedzających każdego dnia. Stałym problemem Instagrama są fałszywe konta wykorzystywane do generowania spamu na platformie. Mimo sukcesywnego usuwania ich przez administratorów na przełomie czerwca i lipca 2015 roku powstało aż 20 milionów spam botów. Obecnie osoby posiadające największą ilość obserwujących to Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Dwayne Johnson, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Lionel Messi, Beyoncé i Neymar. Najczęściej używanym hashtagiem w 2019 roku było Love. Od kilku lat sukcesywnie przybywa użytkowników tego portalu. W czerwcu 2018 roku liczba przekroczyła 1 miliard osób, z czego w Polsce według danych z 2018 roku jest ich blisko 7 milionów. YouTube. Serwis internetowy założony w lutym 2005 roku, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, ocenianie i komentowanie filmów. Prezesem 2014 roku jest Susan Wójcicki. Serwis używa technologii HTML oraz FLV do wyświetlania filmów zamieszczonych przez użytkowników, takich jak zwiastuny filmowe lub telewizyjne, teledyski, jak i dzieła amatorskie. Przed wystartowaniem YouTube'a w 2005 roku było bardzo niewiele prostych metod do publikowania wideo przez zwykłego użytkownika. Ze prostym interfejsem YouTube umożliwił każdemu posiadającemu dostęp do internetu umieszczanie filmów dostępnych dla widowni z całego świata. Szeroki zakres tematów objętych przez filmy z YouTube spowodował, że internetowe filmy stały się jedną z najważniejszych części kultury internetu. 19 czerwca 2007 roku Eric Schmidt zainaugurował w Paryżu lokalne interfejsy wyświetlane użytkownikom na podstawie lokalizacji. Interfejs w języku polskim został dodany w 2007 roku. Po wejściu na youtube.com lokalizacja język zostanie wybrana na podstawie adresu IP. Facebook. Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci, grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji będących własnością
Facebooka. Rozwój funkcji serwisu i wzrost jego popularności spowodował, że niektórzy naukowcy zaczęli ostrzegać przed możliwością uzależnienia się od Facebooka. Problem ten dotyczy przede wszystkim młodych ludzi, którzy spędzają na Facebooku kilka godzin dziennie. Według naukowców nie mogą oni poradzić sobie z rosnącym zaangażowaniem w to, co się dzieje aktualnie na Facebooku. Serwis krytykowany jest również za przyczynianie się do gorszych wyników w nauce oraz na kształtowanie osobowości narcystycznej. W Stanach Zjednoczonych Facebook został skazany na wypłatę 10 milionów dolarów na cele charytatywne za wykorzystywanie wizerunku użytkowników wbrew ich woli i wiedzy. Kontrowersje wzbudza także ilość danych, które Facebook zbiera na temat osób z niego korzystających. Znana jest sytuacja, gdy Max Shames, austriacki student prawa, wysłał do siedziby serwisu oficjalny list z prośbą o udostępnienie mu danych, jakie zostały zgromadzone na jego temat, w czasie gdy posiadał konto na Facebooku. Prośba została rozpatrzona po myśli Shamesa i dostał on płytę CD ze wszystkimi informacjami na temat jego aktywności. Były tam posty na jego profilu, korespondencja ze znajomymi, czy też linki, które polubił. Niepokój Shamesa wzbudziło to, że dane te były przechowywane na serwerach Facebooka, mimo że nie posiadał już on w nim konta. Sprawą zainteresował się irlandzki komisarz ochrony danych osobowych, który postanowił się przyjrzeć problemowi. Firma jest też posądzona o szpiegostwo użytkowników i wdrażanie nowych funkcji bez jakichkolwiek ostrzeżeń i monitoring w zamian za dodatkowe możliwości. W 2012 roku Facebook organizował na próbie 7 tysięcy użytkowników eksperyment psychologiczny, mający na celu stwierdzić, czy da się manipulować uczuciami osób przez internet, zaś informacja o kontrowersyjnym eksperymencie wyszła na jaw w 2014 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.